opowiemy wam pewną ckliwą historię, ale najpierw czołówka. Agasy machali mędza, ale same na kawarda. Eromisztak nevoremare savemer retokos ber semiruma madiem. Imperium Kwitnącego Kasztana przez wiele wieków było dynamicznie rozwijającym się państwem. Zaczęło podupadać w wyniku licznych najazdów na plantacje zdrowej żywności przez wrogie wojska fastfódżystów. Ostatnie ośrodki na terenach Miastowsza i Zadupiszczyzny, które stawiały opór przed fastfódżyfikacją, stały się teraz głównym celem najeźdźców. To były naczelnik Sił Zbrojnych Miastowsza, Janusz. Obecna sytuacja państwa mocno go jebie. Głównym zajęciem Janusza jest kontrola treści w masowych środkach przekazu. To, co nie podobało mu się, cenzurował za pomocą magicznego guziczka. Pracował w biurze, jak i w domu. Wiódł spokojne życie, lecz pewnego dnia wszystko obróciło się o 360 stopni. Halo? Januszu, co się stało? Pomyłka. Imperium Kwitnącego Kasztana zaczęło dochodzić do wielu bratobójczych pojedynków pomiędzy zwolennikami Imperium i fastfódżystów. Wkrótce pojawiła się osoba, która miała położyć temu kres. Seba, na znak sprzeciwu wobec masowej kontroli, kradł osadnikom najeźdźcy klawisze Ctrl. I również dlatego, że po prostu je kochał. Pewnego dnia za swoje czyny został skazany na najokrutniejszą z możliwych kar – uziemniaczenie. Januszu, nasz syn Seba umarł! Dostałem podwyżkę. Tego mój kot będzie dostawał karmę lepszej jakości. Bójki i napady w Imperium wciąż nie ustawały. Dobry ojciec. Pewnego dnia do mieszkania Janusza przyszedł Mark Train z zamiarem przekonania go do obrony ojczyzny. Januszu, bez twojej pomocy dzieci i matki zaczną umierać. Mężczyźni zostaną zabrani do wojska i nie będzie miał komu cenzurować filmu. Januszu! Bez twojej pomocy światowa ekomunia się zawali. Nie będzie niczego. Mój kot będzie dostał karmę gorszej jakości. Żadne niezdrowe jedzenie nie spocznie z mego kotka ciała.